Czy akcesoria do trenażerów są potrzebne, czy to tylko sposób na wyciąganie od nas kasy? To nie jest tak, że jako dobry sprzedawca zaraz udowodnię Wam, że musicie sobie kupić całą stertę tych akcesoriów, ale niektóre z nich rzeczywiście mogą się przydać. Stolik za prawie 1500 czy climber za 3 z hakiem to są rzeczywiście akcesoria, po które sięgniemy ewentualnie, jak już wkręcimy się w trenażery na maksa i będziemy budowali naszą jaskinię treningu, nie licząc się z kosztami. Ale są takie akcesoria, jak na przykład mata pod trenażer, czy podstawka pod przednie koło, bez których raczej nie wyobrażam sobie nawet rozpoczęcia przygody z treningami na trenażerach. Mata do jogi i mata pod trenażer trochę się od siebie różnią, ale jedna i druga jest bardzo potrzebna. Mata pod trenażer pełni przynajmniej dwie funkcje. Jedna to oczywiście zabezpiecza podłogę przed uszkodzeniami na skutek stawania w butach z blokami, na skutek kapiącej z nas wody, potu itd. Zabezpiecza przed zabrudzeniami jakieś, które mogą opadać z napędu naszego roweru. A jednocześnie pełni też taką funkcję wygłuszającą, bo jest to dodatkowa warstwa taka kauczukowo-gumowa pomiędzy trenażerem a podłogą, która często jest jednocześnie czyimś sufitem. No i odpalenie takiego głośniejszego trenażera w bloku nie zawsze znajduje zrozumienie u sąsiadów i tu właśnie mata może być relatywnie niedrogim, a całkiem skutecznym rozwiązaniem, jak trochę poprawić sytuację. Trzeci punkt na naszej liście po podstawkach to wentylatory. One oczywiście mogą być na początku zastąpione zwykłym wentylatorem pokojowym, czy jeżeli macie taką możliwość, wystarczy uchylić okno od balkonu. Ale jeżeli nie macie takiej możliwości lub chcecie wyraźnie poprawić sobie komfort trenowania, to wentylator czy to od Wahoo, czy nowy model od Elita naprawdę robią robotę. Tutaj znajdziecie chociażby regulację automatyczną siły nadmuchu tego wentylatora w zależności od Waszej prędkości, generowanej mocy, Waszego pulsu albo temperatury otoczenia. I taki wentylator może chodzić na biegu pierwszym, ale może też chodzić na biegu czwartym. Drugie na liście są podstawki. Nie zawsze są potrzebne, bo niektóre z nowoczesnych trenażerów tak się poziomują po zapięciu tylnego koła, czy też wyjęciu tylnego koła i zapięciu rowerów trenażery, że podstawka nie jest potrzebna. Ale najczęściej jest tam jakaś różnica poziomów i taka podstawka jest potrzebna. Jak ważny to element pokazuje chociażby mnogość modeli, którą macie do wyboru. Tutaj mam podstawki Elita i tylko te dostępne w sklepie to jest 6 różnych modeli. Taka podstawowa, na przykład dołączana do Direto, czy taka też podstawowa dołączana do Cubo. Je można też kupić osobno, ale można też kupić osobno już troszeczkę lepszą podstawkę. Tu jest rozwinięcie tego podstawowego modelu i to jest wersja żel, która ma już żelowane tutaj wyłożenie pod oponę, a co ważniejsze dla Was, ma żelowaną podstawę i ta podstawka będzie mniej tańczyć po podłodze, nie powinna jej zarysować, też stabilniej to koło będzie na niej stało. Jeszcze ambitniejszy model tej podstawki to jest podstawka z regulacją wysokości. O tyle fajna, że jeżeli kilka rowerów na przykład wpinacie w ten trenażer, no to możecie tutaj sobie ustawiać odpowiednią wysokość podpory. No i ostatnia podstawka, którą tu dla Was przygotowałem, to jest Stirzo, która ma możliwość obracania w ogóle przednim kołem, w zasadzie to w tą stronę, i ona też występuje w dwóch wersjach, wersja podstawowa, gdzie po prostu możecie sobie trochę ruszać kierownicą, i wersja smart, która pozwala podłączyć się po ANT Plusie czy po Bluetoothie do odbiorników i na przykład sterować Waszą postacią przy wirtualnych wyścigach, także jak skręcacie sobie kierownicą, to w komputerze Wasz rowerzysta wirtualny również skręca. Kolejne akcesoria, które mogą być przydatne lub będą niezbędne w zależności od modeli, których używacie, to opony specjalne do trenażera. Tutaj teoretycznie możemy próbować, oczywiście one są potrzebne do trenażerów rolkowych, które mają przeniesienie napędu przez koło. Tutaj możecie próbować używać standardowej opony, ale po pierwsze, opona standardowa jest z innej mieszanki gumy niż taka specjalna opona na trenażer, w związku z czym może Wam się szybciej taka opona standardowa zużywać i co więcej,
zużyje Wam się i będziecie zaczynali sezon rowerowy bez dobrej opony na tylnym kole, podczas gdy opona na przednim kole w ogóle nie będzie się zużywała. Także opona ze specjalnej gumy, cichsza, o lepszym przeniesieniu napędu, która mniej się będzie ślizgała. Kolejna rzecz, w zasadzie potrzebna zawsze, to są różnego rodzaju osłony przeciwpotne. Bez tego raczej jeżdżenie na trenażerze będzie kłopotliwe i będzie bardzo niszczące dla Waszego roweru, bo po prostu ten rower będzie cały czas pracował w wilgotnych warunkach. Można taką osłonę zastąpić, kładąc na rower ręcznik, ale nie zawsze to wystarczy. Także czasem taka osłona, ta na przykład ma jeszcze dodatkowo miejsce na telefon, też wodoodporne. No i oczywiście różnego rodzaju konektory, moduły łączności i tak dalej. Sporo trenażerów, szczególnie wyższych modeli, jest już wyposażonych w łączność, czy to złącze RJ, czy Bluetooth, czy Ante Plus, czy wręcz jest się w stanie połączyć z domową siecią Wi-Fi, ale niektóre modele nie mają tych protokołów łączności lub niektóre odbiorniki, jak modele komputerów, nie są się w stanie bez dodatkowych właśnie urządzeń połączyć, także wtedy trzeba sobie dokupić taki moduł łączności. I na końcu naszej listy znajdzie się biureczko za jedyne 1400 zł. To już jest oczywiście fanaberia. Możecie użyć innego biurka, może Wam być w ogóle niepotrzebne, ale trzeba przyznać, że jeżeli kasa nie jest ograniczeniem, to takie profesjonalne akcesoria umilają trening na trenażerze, który nie należy do przyjemności. I listę zamykamy naszym Wahoo Climberem. Tutaj już w ogóle jest to akcesorium, bez którego zdecydowanie można żyć, ale jeżeli ktoś spędza dziesiątki godzin na trenażerze, to możliwość odwzorowania zarówno podniesienia, jak i zjazdu, zmiany pozycji na rowerze może być dla niego ważna, może być poprawiać komfort treningu i może być po prostu użyteczna. No to jak oceniacie, czy któreś z tych akcesoriów mogą być niezbędne w treningu domowym? Bo ja myślę, że mata, żeby zabezpieczyć podłogę i trochę wygłuszyć, podstawka, żeby uzyskać komfortowy poziom roweru i osłona przeciwpotna na trzecim miejscu do zabezpieczenia roweru przed korozją, chociaż tutaj potrzebne pewnie będzie uzupełnienie tej osłony ręcznikiem, a być może taki ręcznik w ogóle taką osłonę zastąpi. Co Wy byście wybrali? Dzięki za obejrzenie tego odcinka i już teraz zapraszam Was na trzeci odcinek, gdzie omówimy sobie to, jak zacząć trening na trenażerze, jakie wykonywać ćwiczenia, jak najszybciej dojść do formy. Do zobaczenia, hej!